chcieliśmy jak gdyby oświadczyć wszystkim, bo mnóstwo zapytań do nas właśnie w tej materii spływa, że to jest nasza Dziunia Zawsze Dziewica. Dokładnie, żeby było jasne przede wszystkim. I przejrzyste. Tak, transparentna. Więc panowie, to jest panie. Zawsze Dziewica. Do ślubu, hej. Ale powiedzmy, kiedy ten pomysł się w ogóle zrodził. Straćmy. Ja nie. Pomysł Dziewicy. Pomysł dziewicy? No. Ja może to powiem. Chodzi o to, że ja tu jestem najgrzeczniejszą osobą w tym zespole, dlatego tak. Chłopaki no niestety tak mnie nazwali. No i tak już zostało. Tak, bo tak jest, bo to są po prostu szczere fakty. Fakty 24 też dokładnie. Są i tak lecimy. No. Bo my jesteśmy bardzo niegrzeczni. Tak. Chociaż Kinga śpiewa w jednym momencie, że seksualnie jest niebezpieczna. Ale to jest tylko tekst piosenki, dokładnie. No. Taka metafora. Metafora taka. Metafora taka. Teraz powiedzcie, kto dba o wasz wizerunek? Mamy 47 stylistów, najlepszych w tym kraju oczywiście, jak widać. Dokładnie. Mamy też jubilera prywatnego, jak widać. Ja się pochwalę, że mam swoją prywatną stylistkę, co się okaże dzisiaj na scenie. Zapraszam. Scena was porazi, nasza Dziunia będzie po prostu raziła wszystkim, ma też pioruny ma w rękawie. Nasza Dziunia Zawsze Dziewica dzisiaj pokaże się tak, jakbyśmy grali w pornosie. Dokładnie. Przesadzę bardziej. Joke. To będzie z klasą, naprawdę z zachowaniem dobrego smaku i gustu. To jest niespodzianka. Ale proszę wkleić od 18, plus 18. Tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.